Smart Domowe Rozmowy by Somfi to wideopodcast z dawką merytorycznej wiedzy o tematyce domowej i technologiach smart. Jak stworzyć komfortową przestrzeń w swoich czterech kątach? Jak radzić sobie z natłokiem domowych obowiązków? Kupować? Budować? Remontować? Co się opłaca? Na jakim etapie należy wdrażać rozwiązania inteligentnego domu? W imieniu marki Somfi na wideopodcast zaprasza prowadząca Natalia Tur. Od kilku miesięcy prowadzę tu w smart domowych rozmowach. Rozmowy z ekspertami i ekspertkami dryfujące wokół tematu inteligentnego domu. Jednak nie miałam jeszcze okazji rozmawiać o tym, jak ten statek, którym jest Smart Home, Smart System, funkcjonuje. Dlatego bardzo się cieszę, że mam dziś przyjemność rozmawiać z ekspertem Sofii, Waldemarem Niedzielą, ekspertem od zrównoważonego budownictwa, inteligentnych systemów sterowania i automatyki budynkowej e, związanego z Sąfi od 2007 roku. Dokładnie. Cześć, 15 Mademur. lat, dzień dobry, cześć. Od 15 lat w Sąfy dokładnie taki. Rzeczywiście na co dzień zajmuję się tym, o czym powiedziałaś, czyli systemy automatyki budynkowej, proces nierozwiązalny, nie, nie, integralnie z tym związany, czyli. E, tak naprawdę zielone budownictwo, efektywne budownictwo, systemy sterowania, smart rozwiązania wszystko to rzeczywiście wpisuje się w tą definicję inteligentnych systemów automatyki budowanej, potocznie zwanymi trochę smart, ale to też nie do końca odzwierciedla tą pełną, pełną definicję. No właśnie, bardzo cieszę się, że będziemy mogli porozwijać te różne wątki i rozwiać wątpliwości, bo mam wrażenie, że wiele osób, łącznie ze mną, myli wiele Pojęć związanych z inteligentnym domem, czy mógłbyś nam wytłumaczyć, czym jest, a czym nie jest smart home? Pojawiły się dwie definicje: inteligentny dom, inteligentny budynek i smart home. I rzeczywiście w jakim zakresie one mają wspólny mianownik. Odzwierciedlają to e, z perspektywy rozwiązań automatyki domowej i nieco bardziej szerszy zakres, czyli automatyka budynkowa i rzeczywiście. E, do pewnego momentu było to mocno sprecyzowane i zidentyfikowane, to znaczy mówiąc o inteligentnych budynkach myśleliśmy o tym wszystkim, co nas otacza z perspektywy tego codziennego życia biurowego. Natomiast smart Home, rzeczywiście ta definicja zarezerwowana była do tej pory do rozwiązań typowo domowych. Natomiast myślę, że z czasem pewne zakresy, funkcjonalność, ale też i nieograniczona, nieograniczony zakres funkcji, który temu wszystkiemu towarzyszy, rzeczywiście powoduje, że one się wzajemnie ze sobą zazębiają. W związku z tym inteligentna automatyka mimo wszystko raczej sugeruje rozwiązania, które dedykowane są do rozwiązań biurowych, niekoniecznie do dużych biurowców, ale raczej do rozwiązań biurowych. Natomiast smart rozwiązania z samego założenia dedykowane są dla nas, dla klientów indywidualnych, do domków, do apartamentów, do naszych mieszkań coraz częściej, bo rzeczywiście szeroka skala codziennych zastosowań powoduje, że zaczynaliśmy od rezydencji, zaczynaliśmy od apartamentów. Dzisiaj faktycznie rozwiązania smart i cały internet rzeczy użytkowych, który nas otacza, tak szeroko zaszedł ze swoją funkcjonalnością, że praktycznie nawet użytkownicy mieszkań, mikroapartamentów mogą w 100% w pełnym zakresie z takiej funkcjonalności, ale właśnie bardziej smart, Korzystać, czyli względu, to się staje coraz bardziej dostępne dla coraz większej Na pewno tak. Praktycznie wszyscy producenci szanujący się na rynku dzisiaj mają urządzenia, może jak gdyby zacznę od troszeczkę szerszego zakresu, czyli urządzenia internetu rzeczy. Rozwiązania, nie nadużywają sformułowania inteligentne, natomiast takie, które rzeczywiście poprzez połączenie bezpośrednio z siecią internetową, lodówka, zmywarka, dają nam możliwość nieco szerszego spektrum codziennego użytkowania. W związku z tym nawet tak prozaiczne zajęcie jak uruchomienie zmywarki czy uruchomienie pralki niekoniecznie musimy wykonywać w sposób bezpośredni, fizycznie być przy tym urządzeniu, tylko wykorzystując aplikacje w telefonie komórkowym. I to już tak naprawdę e, nikogo nie dziwi, ale to właśnie o czym mówię Ukierunkuje nas na, ta, na te, te elementy, które nas codziennie otaczają w, z tej perspektywy rozwiązań smart domowych, czy smart homu. One właśnie opierają się właśnie między innymi na tych zakresach, wykorzystujących możliwości skorzystania z aplikacji telefonu komórkowego, z takich rzeczy mobilnych. Natomiast właśnie ta automatyka budynkowa to raczej rozwiązania wykorzystujące protoły komunikacyjne, możliwości bardziej rozbudowanej sensoryki na budynku, takiej jak na. Nadzór nad aktywnością siły wiatru, nadzór nad intensywnością i natężeniem promieni słonecznych, nad parametrami temperatury wewnętrznej i ogarniają to wszystko w sposób bardziej scentralizowany, łącząc oczywiście z całym BMS-em, czyli z tak zwanym Building Management Systemem w budynku. A smart, rzeczy prostsze, bardziej intuicyjne, bardziej nastawione pro użytkownikowi. Takie, powiedzmy, staramy się definiować trzy zakresy. Komfort, bezpieczeństwo, energooszczędność, czy dzisiaj bardziej efektywność energetyczna. To są te rzeczy, które raczej właśnie wypełniają tą definicję smart home. To są, mhm. to są te kluczowe kwestie. Mhm. Jeszcze dopytam o te poszczególne elementy y, za chwilę, ale czy mógłbyś jeszcze powiedzieć, bo zetknąłem się z takim określeniem jak ekosystem inteligentnego domu. Y, czym jest i co jest y, niezbędne, a co można pominąć lub na przykład odłożyć na później? Właściwie, ekosystem to są te wszystkie rzeczy, które w sposób racjonalny możemy zintegrować, z który w sposób taki zdroworozsądkowy jesteśmy w stanie e, na bieżąco kontrolować, ale e, właściwie od tego powinniśmy zacząć pojęcie automatyka. Automatyka to znaczy coś, co jest e, w tle, co funkcjonuje w tle, nie angażuje nas, nie angażuje naszego czasu, ale spełnia wszystkie nasze oczekiwania założone. W związku z tym e, ekosystem to te elementy, które do tego systemu wrzucamy, ale e, tak naprawdę dzisiaj żeby spełnić tą definicję to nasza wyobraźnia jest tylko i wyłącznie pewnym ograniczeniem co będzie stanowić komponenty tego ekosystemu oczywiście żeby stworzyć racjonalnie Cały czas znowu podkreślam, zdroworozsądkowy system smart home'u, czy OK, nazwijmy go inteligentnego domu, czy domu z zautomatyzowanego, energooszczędnego. Potrzebujemy pewne kluczowe elementy, które rzeczywiście stanowią taki absolutny must have takiego systemu, żebyśmy się rzeczywiście mogli zdalnie połączyć z tym domem, żebyśmy mieli bezpośredni pod niego podgląd i widzieli, co się w tych, w tych parametrach, które sobie gdzieś tam założymy w głowie, dzieje. Więc są elementy, które być muszą, natomiast to, w jakim zakresie, się chcemy pójść, to jaki kierunek obierzemy i to o czym mówiłem wcześniej, czyli te e, kwestie kluczowe, dzisiaj modne słowo kamienie milowe, czy to będzie bezpieczeństwo, czy to będzie komfort, czy to będzie właśnie efektywność energetyczna, czy oszczędność energii, no to są te rzeczy, które potem ten ekosystem tworzą, czyli nawet w takich prozaicznych rzeczach, e, nawet telefon komórkowy z naszą aplikacją jest już częścią tego ekosystemu, ale lodówka, e, termostat, głowica termostatyczna, czy inteligentne oświetlenie, które rzeczywiście zmniejsza natężenie i pobór prądu w sytuacji, kiedy nikogo nie ma w pomieszczeniu, to już są elementy integracyjne właśnie tego całego ekosystemu. Ale dzisiaj, kiedy e, dzięki Sieci internetowej, e, tworzymy sobie tą strukturę, ustalamy sobie pewne scenariusze i założenia, które, które temu towarzyszą. Pojęcie ekosystemu też jest tak bardzo szerokie, jak elementy, które chcielibyśmy tam rzucić, które dla nas byłyby właściwe i pasujące. No właśnie, bo tak słuchając Ciebie, zastanawiam się nad tym, e, jeżeli decydujemy się na rozpoczęcie naszej przygody z rozwiązaniami smart, no to chyba powinniśmy, warto, żebyśmy określili jakieś swoje potrzeby i oczekiwania, ale trudno jest jest wybiec w przyszłość i czasami wiedzieć co, czego będziemy na przykład potrzebować za pięć lat i zastanawiam się jak y, tutaj można się w tym odnaleźć. To jest dobre pytanie, bo y, właściwie chyba od tego powinniśmy zacząć rozmowę zawsze z naszym potencjalnym klientem, żeby y, i w tym przypadku, niezależnie od tego, czy jest to inwestor komercyjny, czy jest to moja prywatna realizacja, klient, klient indywidualny, z takim bardzo racjonalnym podejściem do, do, do użytkowania tego systemu, rzeczywiście musimy sobie odpowiedzieć na takie kluczowe kwestie. Czego potrzebuję? Co, co chcę, dokładnie. Co chcę, dokąd chcę dojść, jaka ta funkcjonalność powinna być dla mnie odpowiednia. Nigdy nie robić kroku za daleko. I tu są te duże różnice, które rzeczywiście oddzielają, i tutaj te drogi nam się rozchodzą. Z perspektywy właśnie inteligentnych budynków, ale budynków komercyjnych i smart rozwiązania. To, jak uszyjemy sobie, tak trochę kolokwialnie mówię, użyjemy czy stworzymy sobie taką topologię systemu automatyki budynkowej, ona taka już zostanie i później jakiekolwiek modyfikacje są bardzo trudne do skonfigurowania. Natomiast smart home nie ma granic i właściwie. Nie musimy i rzadko kiedy zdarza się, żeby użytkownik końcowy, kształtując te założenia rozwiązań czy, czy ten zakres funkcjonalności smart home'u, wie na pewno do czego chce dojść. Na początku, oczywiście, są te kwestie podstawowe. Automatyka bramowa, automatyka związana z oświetleniem, nadajnik radiowy potocznie zwany pilotem do opuszczania, podnoszenia rolet, otwierania markiz. Okej, okay, wiem, że to chce, i to są takie rzeczy podstawowe, nad którymi dzisiaj faktycznie się już nie zastanawiamy, wybierając, Bramę wjazdową, czy bramę garażową do domu, w tyle głowy już wiemy, że ona będzie zautomatyzowana, że w momencie, kiedy ja pod tą bramę podjeżdżam, ona jakąś część czynności za mnie wykona, nie muszę, nie wiem, szukać pilota, czy nie muszę włączać oświetlenia posesyjnego wieczorem, żeby rzeczywiście ten efekt oczekiwany uzyskać. W związku z tym to są takie rzeczy, które są podstawowe i, i od tego tak naprawdę tą naszą przygodę z tym smart rozwiązamy, ale to jeszcze nie jest smart. Smart dopiero w pewnym momencie będzie, kiedy te założenia uzyskamy. Kiedy stworzymy sobie pewne scenariusze, ale to, jak on będzie finalnie wyglądał, nigdy w życiu tego nie wiem. Ja przynajmniej nie wiedziałbym, tak naprawdę, w pewnym momencie, nawet kiedy siadłbym z doradcą czy osobą, która by mnie wspierała w tym wyborze kształtowania tego zarysu rozwiązań mojej własnej automatyki mieszkaniowej, domowej, nigdy nie wiedziałbym, dokąd dojdę. Natomiast to jest właśnie przewaga smart rozwiązań, że startujemy zawsze z pozycji wyjściowej, czyli jest jakieś serce systemu, jakaś centrala sterująca, nazywamy ją szumnie centralą sterującą, natomiast to jest kawał małego estetycznego urządzenia podpiętego do sieci bardziej zasilającej niż sieci internetowej, która tak naprawdę to wszystko ogarnia, co jest wokół mnie i nie potrzebuje, sięgam do tego raz kiedy to ja albo, albo integrator konfiguruje, natomiast wszystkie elementy dodatkowe dzięki temu, że Komunikują się bezprzewodowo, ja mogę ten dom budować sobie tak jak gdzieś tam buduję, trochę nawet systemem gospodarskim. Czyli jeżeli dzisiaj wiem, że e, podstawowym elementem, od czego zaczynam swój projekt budowlany, to jest zintegrowanie rolet zewnętrznych, zintegrowanie bramy garażowej, to jest ta podstawa, od której sobie wychodzę. Ale czy na kolejnym etapie e, wykańczania mieszkania, apartamentu, e, budynku e, będę chciał zastosować trochę bardziej rozbudowany system związany z oświetleniem, czy zakres związany z komunikatorem głosowym, który też mi w jakimś stopniu ułatwi to, to, to codzienne funkcjonowanie, jeżeli ktoś rzeczywiście lubi gadżety i chce mówić sobie do Aleksy, na przykład, żeby pewne czynności wokół mnie zostały wykonane. Tak się rzeczywiście zadzieje i dokładanie tych kolejnych klocków do systemu jest takie trochę plug-and-playowe, czyli jak, jakbyśmy u, u, konfigurowali telefon komórkowy. Mamy ten suwak, dokładamy sobie kolejne urządzenie, dokładamy sobie głowicę termostatyczną, która jest założona na grzej. I właściwie ona się w tym systemie pojawia. A to, co chce, żeby się z nią zadziało, w zupełności zależy tylko i wyłącznie od. Czyli z jednej strony, warto oczywiście zastanowić się nad tym, czego potrzebujemy, czego oczekujemy i porozmawiać o tym z ekspertem, ale też nie musimy czuć się zestresowani tym, że określamy już raz na zawsze, czego chcemy. I jeżeli za rok, dwa, pięć, siedem zechcemy coś dodać, zmodyfikować, to nie ma problemu. To właśnie jest cała zaleta SMART. W związku z tym, że ten protokół komunikacyjny jest radiowy i proszę mi wierzyć, jest absolutnie bezpieczny. Bo właściwie chyba też powinniśmy od tego zacząć. Używałem dwa razy tego sformułowania. Znaczy dwukrotnie używałem sformułowania y, wybieram bezpieczeństwo. Y, w związku z tym, że większość tych procesów automatyki odbywa się bezprzewodowo, bez mojej ingerencji to działa w, trochę w tle. Y, w związku z tym bardzo istotną kwestią jest to, żeby ten proces bezpieczeństwa był spełniony, w związku z tym Potencjalni dostawcy moich smart rozwiązań w domu muszą być absolutnie pewni, oni muszą dawać stuprocentową czy nawet dwustuprocentową gwarancję, że w momencie kiedy wykorzystuję sieć internetową do takiej nawet bieżącej, codziennej obsługi rzeczy wokół mnie, one muszą być w 100% zabezpieczone, czyli nie dawać możliwości rzeczywiście schakowania ze skanowania tego sygnału. I e, dzięki temu, że ten protokół komunikacyjny jest bezpieczny, jest e, ta struktura e, mocno zachowana, nie będziemy w tej chwili wchodzić w szczegóły, jak to się odbywa kod dynamicznie zmienny i rzeczywiście gwarantuje to, że, ta, e, że ten proces nie u, uniemożliwia osobom z zewnątrz skanowania tej częstotliwości, co, co często swojego czasu miało miejsce. E, i hakerzy testowali te możliwości, skanowali, zresztą często o tym słyszymy chociażby z perspektywy złodziei, którzy na odległość kradną samochody. Można ten sygnał zeskanować. Nas jest, nasz jest w ten sposób zabezpieczony, dając takiej możliwości. Natomiast dzięki temu, że nawet my jako użytkownik końcowy możemy sobie różnych producentów, różne elementy do jednego ekosystemu dokładać praktycznie w każdym momencie. Wyciągać je stamtąd, dorzucać, konfigurować nowe scenariusze i zależności, które temu Towarzyszą, nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. Musimy zrobić jeden mały krok. Oczywiście doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że proces inwestycji budowlanej wiąże się z wydatkami. W związku z tym właściwie e, mamy te kluczowe kwestie. E, izolacyjność cieplna budynku, właściwa struktura dachu. To są te elementy, które nas rzeczywiście gdzieś tam pochłaniają kosztowo i generują największe koszty w procesie budowlanym. I te elementy, o których my dzisiaj mówimy, zawsze są zostawiane na koniec. I do Dopiero na pewnym etapie inwestycyjnym, ok, rzeczywiście, kiedy, kiedy już te najgorsze, e, priorytetowe kwestie mam zaspokojone w tym procesie kształtowania tego projektu budowlanego, dopiero wtedy mogę zrobić krok w bok i rzeczywiście zastanowić się, ok, mam dom, e, posesja jest ogrodzona, mogę pomyśleć o tych takich codziennych, komfortowych aspektach. I gdybym tego nie zaplanował, a byłoby to wszystko oparte na strukturze przewodowej, no to rzeczywiście jesteśmy ugotowani, niewiele możemy zrobić, ale tak naprawdę e, Um... Proces dorzucania, tworzenia tej struktury właśnie tego, to, to dobrze, dobrze to nazwałaś, że jest to ekosystem, bo to rzeczywiście jest ekosystem ze względu na to, że wrzucamy sobie różne elementy różnych producentów, począwszy od tej wcześniej wspomnianej lodówki czy zmywarki, która w dużym stopniu może być skonfigurowana i na tym ta cała tak zwana interoperacyjność, czyli użytkowość różnych producentów polega, że możemy sobie to kształtować trochę i budować jak, ten, jak, ten, jak tą strukturę z klocków wokół siebie, bez Jakiś takich e, niepotrzebnych ograniczeń? Mm -hmm. Powiedziałeś w pewnym momencie, że stosując system Smart, e, możemy czuć się bezpiecznie, e, w tym sensie, że nikt z zewnątrz nie będzie ingerował w życie mieszkańców. A mi przyszło do głowy takie pytanie: a co z ingerencją e, w ściany, w instalacje? Czy tu jest takie ryzyko? Praktycznie żadnego. W większości sytuacji, gdzie nasi klienci ostateczni czy, czy, czy sąfi eksperci, z którymi współpracujemy, coraz częściej wskazują na to, że uczestniczymy w tym procesie tak zwanej termomodernizacji, modernizacji budynków. W związku z tym Świadomy producent ma w tyle głowy to, że im mniej topologii przewodowej będzie towarzyszyło rozwiązaniom smart, tym łatwiej będzie ją zintegrować i zainstalować w budynku czy, 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 czy w domu, w otoczeniu. W związku z tym to jest absolutnie kluczowa kwestia. Z jednej strony te elementy wykonawcze, nadajniki radiowe, właśnie te wspomniane głowice termostatyczne, czujniki dymu, czujniki obecności, czujniki zbicia szyby, czyli właśnie ten, ten, ten zakres naszego, naszego bezpieczeństwa, one wszystkie. Wszystkie funkcjonują bez potrzeby planowania ich właściwej lokalizacji, ze względu na to, że one są zasilane zewnętrznie w sensie poprzez baterie. Praktycznie znowu odniosę się do tych podstawowych rzeczy, z którymi, z, z którymi wszyscy się utożsamiamy w tym procesie budowlanym, czyli brama garażowa, brama wjazdowa, roleta zewnętrzna. Podstawowe kluczowe elementy, które gdzieś tam zawsze inwestor świadomie inwestuje, czy, czy, czy instaluje w budynku. One jedyne wymagają, czy, 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 czy teoretycznie na tym procesie, w tym procesie instalacyjnym wymagają doprowadzenia zasilania prądu elektrycznego i właściwie to jest wszystko cała reszta systemów sterowania automatyki nie wymaga od nas integracji przewodowej planowania rzeczywiście rozbudowywania tej infrastruktury topologii instalacji elektrycznej ze względu na to, że ten raz proces komunikacji jest radiowy w związku z tym tak jak odbywa się to w podobnym, w podobny sposób jak użytkowanie telewizora i pilota tylko tutaj mamy akurat podczerwień w naszym przypadku mamy sygnał komunikacji radiowej ale nawet tego typu rzeczy, jak kamery wewnętrzne, kamery zewnętrzne, czyli ten element systemu naszego bezpieczeństwa, czy czujniki otwarcia, czujniki zbicia szyby, te kluczowe, kluczowe komponenty systemów bezpieczeństwa w smart rozwiązaniu, one są zasilane bateryjnie. W związku z tym w ogóle świetnie, nie musimy brać tego pod uwagę. I czyli nie musimy się też martwić na przykład przerwami w dostawie prądu. To jest jeszcze dalej idące. Mamy kilka rozwiązań, które tak naprawdę zupełnie dywersyfikuje zapotrzebowanie energetyczne ze względu na to, że zasilanie jest poprzez panele solarne, więc można nawet wziąć pod uwagę takie kluczowe kwestie. Owszem, musimy mieć świadomość tego, że niektóre elementy, niektóre komponenty rzeczywiście wymagają tego prądu podawanego na stałe. Natomiast system sterujący, główny system sterujący, nie tylko jest zabezpieczony przed brakiem czy spadkiem. Na napięcia w sieci i podtrzymuje sobie ten cały backup systemowy i, i zasilający przez czas okres tam kilku godzin do tego, żebyśmy mogli rzeczywiście te czynności wykonać, ale nawet proces w momencie, kiedy nie będzie dostawy sygnału internetowego, możemy sobie wykorzystać usługę użyczenia sieci internetowej i takiego wsparcia naszego sąsiada żebyśmy tylko i wyłącznie mieli takie podstawowe funkcjonalności zachowane żebyśmy mogli ten dom zabezpieczyć i mieć pewność że te czynności które dla nas są priorytetowe chociażby pod kątem bezpieczeństwa po prostu zostaną wykonane także i braki w zasilaniu i takie codzienne konfigurowanie takiego systemu związanego rzeczywiście z takim mocno przemyślaną mocno przemyślaną strukturą inwazyjną i w procesie nowego domu wiadomo każdy kolejny punkt instalacji elektrycznej są nią dodatkowe koszty. Każdy od tego ucieka, każdy szuka rozwiązań, które będą najbardziej efektywne ekonomicznie. W związku z tym to są, to są bardzo istotne kwestie, w szczególności dzisiaj, kiedy no faktycznie każda złotówka przy procesie kredytowania jest dziesięciokrotnie obracana, analizowana. Z drugiej strony analizujemy zapotrzebowanie budynku na prąd. Mało tego, kluczowe kwestie, które już dzisiaj powinniśmy brać pod uwagę jako świadomy inwestor. Otoczenie wokół nas się zmienia. Mamy zupełnie inną sytuację, jeżeli chodzi o te nasze bezpieczeństwo energetyczne, więc to są rzeczy, które, które z jednej strony będą nas determinować. Rozwój technologiczny postępuje, nasza świadomość i oczekiwania względem komfortu jakości też. Natomiast Wymogi i dyrektywy unijne, e, pomimo sytuacji bieżącej, one nie pozostawiają nam absolutnie żadnego marginesu błędu i musimy wszyscy, czy tego chcemy, czy nie, zdać sobie sprawę, że kolejne etapy budowy będą wymagały od nas coraz większej minimalizacji zapotrzebowania energetycznego w budynkach. W związku z tym te ilości kilowatogodzin na metr kwadratowy na rok w każdym kolejnym roku e, w tych przedziałach 2025-2030 muszą być dla inwestora, w związku z tym nie będzie można sobie bezkarnie, e, nawet w prywatnym domu, instalować y, takich wampirów energetycznych. W związku z tym każda, e, każda rzecz funkcjonalna, każdy element funkcjonalny, który będzie energooszczędny, będzie dzisiaj tak naprawdę takim cennym produktem. I, i to, co wykorzystamy z odnawialnych źródeł energii e, w takim codziennym użytkowaniu, no będzie zawsze im plus w, w naszym bilansie energetycznym budynku. Mm -hmm. Bardzo mi się spodobało to określenie wampirów energetyczne. No I są takie rzeczy, no które tak, cały czas na stembaju siedzą Ta, i tam, prawda, tak naprawdę. żrą nam tą energię mhm. elektryczną cały czas, a dzisiaj kiedy energia z perspektywy roku podrożała o 37% i obawiam się najgorszych z możliwych scenariuszy, to nie jest ostatnie słowo i sytuacja ekonomiczno-militarno-surowcowa rzeczywiście wskazuje, że to dopiero początek tych problemów, z którymi będziemy się spotykać. Wielka Brytania już zapowiedziała, że w przyszłym roku w okresie tym mocno grzewczo-energetycznym jesienno-zimowym, prawdopodobnie kilka milionów gospodarstw domowych będzie miało problemy z, problemy z dostawą prądu. W związku z tym musimy już dzisiaj przewidywać tego typu sytuacje. A mimo tego, to o czym słyszeliśmy przez kilka ostatnich miesięcy, zostało jak gdyby ta narracja wstrzymana, ale Fit for 55 wraca do nas z tym samym impetem. W związku z tym będziemy musieli budować tak, żeby nasze budynki, nasze otoczenie było jak najmniej energochłonne. Hmm. No bardzo ciekawe. I tak... A smart w tym pomaga w hmm. dużym stopniu. No właśnie, chciałam. Tak, tak, że stoi naprzeciw tym potrzebom i z jednej strony bycia oszczędnym, czyli oszczędzania w związku z rosnącymi cenami energii, ale też bycia ekologicznym. Absolutnie tak. Świadomy instalator, świadomy inwestor wybiera produkty certyfikowane. I to jest ważna kwestia, nad którą tak naprawdę powinniśmy się pochylić, bo do tej pory znaliśmy takie sformułowania jak certyfikacja różnego rodzaju zielonych, nazwijmy je umownie energooszczędnych, prawie zero czy zero energetycznych, czy dodatnio energetycznych budynków biurowych. Dzisiaj te etapy, te procesy, te procedury zaczynają schodzić tak naprawdę do budynku. Wielorodzinnych do budynków do naszych budynków jednorodzinnych, do apartamentów, do rezydencji. Wszyscy jesteśmy świadomi świadectw energetycznych, które dostajemy kupując mieszkanie, czy ewentualnie nawet na rynku wtórnym, żeby u, 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 uświadomić potencjalnemu nabywcy, że nas, nasze mieszkanie jest no, w miarę oszczędne energetycznie i, i nie jest właśnie tym, tym umownie nazwanym wampirem energetycznym, że nie mamy mosków termicznych, że niepotrzebnie rzeczywiście nie marnujemy tej energii. To żeby to uświadomić, coraz więcej producentów i, i, i staramy się wprowadzać nowe rozwiązania, posiadają tak zwane ekopaszporty. Bardzo cenna rzecz. Nie tylko i wyłącznie to nie jest certyfikat, e, karta techniczna produktu, że on jest e, energetycznie oszczędny, czy, 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 czy też jest jak gdyby takim konsumentem najmniejszej z możliwych ilości energii. Ale to są te całe procesy związane nawet z weryfikacją naszych dostawców. I wystawiamy takie ekopaszporty dla produktów... E, Takich typowych naszych codziennych, właśnie komponentów, elementów smart rozwiązań, które te certyfikaty energetyczne posiadają. Bardzo ważna, bardzo istotna cecha, bo proszę mi wierzyć, coraz częściej świadomy inwestor, nawet tych małych przestrzeni naszych mieszkalnych, wybiera rozwiązania, które są Ekologiczne, inaczej są jak najmniej wymagające energetycznie, są wykonane z produktów zdrowych, nie ingerujących środowiskowo odpowiedzialnych i to są te procesy. Dzisiaj światowe korporacje, inwestorzy światowi będą tylko i wyłącznie promować tego typu rozwiązania, które te certyfikacje środowiskowe posiadają. I nawet ja chcąc uzyskać preferencyjny kredyt w banku na zakup mojego prywatnego mieszkania, jeżeli będę w stanie udowodnić, w procesie kredytowym, że elementy mojej infrastruktury mieszkaniowej mają taki certyfikat środowiskowy, to ten jak gdyby bank, który mi ten kredyt udziela, udzieli go na zupełnie innych zasadach preferencyjnych. I to są kolejne etapy, które będą wdrażane. Mhm. I rozumiem, że na przykład właśnie uwzględnienie tego, że nasze mieszkanie czy dom będzie posiadać produkty SOMFI, czyli zastosowanie smart rozwiązań, właśnie jest tym przykładem. Trochę właśnie odwracamy y, tą zasadność. Zawsze, może zawsze. Y, bardzo często tak naprawdę my sami rozmawiając z klientami, używaliśmy y, tych argumentacji, że smart home jest bezpieczny, że smart home jest komfortowy. W związku z tym y, nie muszę wstawać z kanapy, żeby obsłużyć sobie coś, bo to coś w związku z tym, że wschodzi słońce, osłona zjeżdża i przesłania mi mieszkanie y, przed nadmiernym y, nagrzeniem się. OK, jest to jakiś argument, natomiast y, dzisiaj, y, Zmieniamy trochę tą narrację ze względu na to, że otoczenie od nas tego oczekuje i sami klienci, inwestorzy od nas tego oczekują, i pierwsze pytanie, które pada raz. Ile to konsumuje energii elektrycznej, z jakich elementów jest to wykonane, i czy to jest efektywne energetycznie. E, I od tego zaczynamy. I w tym momencie ten cały proces i, i coraz częściej nawet te smart rozwiązania, e, dlaczego je deweloperzy instalują, czy też współpracują z nami w takich całych, szeroko zakrojonych koncepcjach deweloperskich ze względu na to, że świadomy nabywca apartamentu rzeczywiście oczekuje od tego, że on będzie efektywny energetycznie, czyli tak naprawdę chociażby w Wspomniana, bo to są najczęściej wykorzystywane elementy inteligentny elektrozamek. Oczywiście tu jest może kwestia bardziej komfortu, nie muszę nosić ze sobą żadnych kluczy. Ale już drugi etap: głowica termostatyczna, która w momencie, kiedy ja z jednej strony wiem, że będę za godzinę w domu, mogę ją aktywować i zmienić ten parametr nastawu z tych 18, nie wiem, do 20, bo to jest moja komfortowa temperatura. Nie muszę przewidywać tego w żadnych założeniach scenariusza, tylko mogę to fizycznie sobie zrobić na aplikacji lub ustawić cały taki algorytm który powoduje, że, nie wiem, strzelam trochę według kalendarza od poniedziałku do piątku, od godziny 18.30 temperatura wewnątrz pomieszczeń u mnie w domu będzie wynosiła tyle i tyle, bo to jest założony komfort termiczny dla mnie, natomiast w tym przedziale, nie wiem, nocnym samoczyn nie będzie spadało, nie będę musiał o tym myśleć, ale nawet bardziej wcale nie rozbudowane, ale funkcjonalne elementy, które potrafią mnie w tym pomieszczeniu zidentyfikować. W związku z tym ja, po, pojawiając się w domu, powoduję powoduje, że coś się zadzieje, czyli w, tylko w tym momencie, kiedy ja jestem, oświetlenie posesyjne czy tam oświetlenie wewnątrz pomieszczeń jest aktywne, e, głowica termostatyczna rzeczywiście puszcza tej energii cieplnej e, więcej, żeby rzeczywiście spełnić te nasze komfortowe zapotrzebowanie na nie, a w momencie, kiedy mnie nie ma, opuszczam, nawet nie muszę o tym pamiętać, czy, czy rzeczywiście gdzieś tam zapisywać sobie na jakimś panelu i komplikować sobie to codzienne życie jeszcze bardziej. To się wykona za mnie, po prostu samoczynnie pamiętając o tym i to są te efektywne, efektowne i efektywne z jednej strony rzeczy, energooszczędne, ze względu na to, że automatyka się nie myli. Ona się nie męczy, ona rzeczywiście nie ma dni wolnych, nie idzie na urlop, tylko cały czas na stand-by w tyle funkcjonuje. Mhm. Ale to jest niesamowite, co powiedziałeś, że też jest taka zmiana z myślenia tylko o sobie, o tym, że będę miał wygodniej, będę miał komfortowiej, co oczywiście nadal jest no, ważne, bo jasne. fajnie jest ułatwiać sobie życie, no, ale też wyjście poza siebie, czyli myślenie na przykład o planecie, o tym, że jesteśmy mieszkańcami, nie tylko tego naszego mieszkania, ale i planety, czyli rozwiązania energooszczędne. Myślę, że już chyba wszyscy do, do, dojrzeliśmy, dorośliśmy do tego, żeby rzeczywiście trochę ten nasz horyzont myślowy e, poszerzyć i nie wyrzucać bezkarnie baterii do śmietnika, tylko rzeczywiście ten proces, każdy ten etap, który tak naprawdę chyba wszyscy świadomie, e, coraz bardziej się włączamy, myśląc o tym właśnie o odpo odpowiedzialności środowiskowej, ale właśnie te, te elementy to są te pozytywy, które na przykład przychodzą z komisji i z dyrektyw unijnych, że odpowiedzialność środowiskowa. Tak długo nam się to wpaja w głowę, że wszyscy wierzymy, że to jest właściwa formuła. I e, owszem, e, są sceptyczni, sceptycznie ludzie nastawieni do tego ze względu na to, że z jednej strony ratujemy planetę, ale w drugim stopniu ten argument, który się pojawia, to nam drenuje kieszeń. E, może tak, bo rzeczywiście 200 czy 300 zł za głowicę termostatyczną. Okej, okay, jest to wydatek, który, który na pewnym etapie muszę ponieść. Natomiast muszę mamy wrócić. programy, dokładnie mamy kalkulacje, które pokazują, że w momencie, kiedy. Zastosuje inteligentne rozwiązanie SMART, które dezaktywuje mi oświetlenie w momencie, kiedy mnie nie ma, nie wiem, w toalecie zapomniałem tego włączyć. To najbardziej prozaiczna rzecz, ale właśnie cały czas e, w, w, wchodzę w te kwestie związane z ogrzewaniem, bo z jednej strony w naszych, w naszych szerokości, długości geograficznej one determinują te nasze bieżące koszty. Redukujemy zapotrzebowanie na energię elektryczną i zapotrzebowanie na energię cieplną w budynku, bo one rzeczywiście z perspektywy tego, co nas czeka w kolejnych latach, będą dla nas absolutnie kluczowe. I te koszty, redukując dzisiaj zapotrzebowanie na dogrzanie pomieszczeń, czy w sposób racjonalny, dozując sobie tą temperaturę wewnątrz pomieszczeń, rzeczywiście możemy tą oszczędność. Ekonomiczną uzyskać rzędu 40-50%. W związku z tym rachunek za ogrzewanie miesięczne w wysokości 800 zł, jeżeli o 30% tylko i wyłącznie dzięki inteligentnemu, racjonalnemu zarządzaniu temu, co się na tym moim grzejniku pojawi, no to nie wiem, czy można prościej w ten sposób podejść. I mając jak gdyby z drugiej strony w aplikacji, w telefonie nawet to, że mogę nad tym sposób racjonalny zapanować. I to, są, to, to nie są moje wnioski, że ja rzeczywiście wychodzę dzisiaj do, do klientów czy wychodzę do, dla, do naszych partnerów handlowych i y, mówię im o tym, czy uczymy im o tym, że mogą w ten sposób zrobić. To są informacje, które schodzą do nas z rynku, że nagle deweloper, który nawet ma swoje własne biuro, mówi, że mam pięć kondygnacji e, swojego budynku biurowego. Do tej pory praktycznie nie zastanawialiśmy się, na nad tymi bieżącymi własnymi kosztami skupialiśmy się na inwestycjach, ale dzisiaj jesteśmy w stanie, z, z, tak, poprzez taki proces implementacji tych rozwiązań, rozbudować tą topologię i właśnie stworzyć ten ekosystem w oparciu o zupełnie inne założenia ze względu na to, że, że ten licznik. Kosztów, wartości, pieniądza zaczyna, w szczególności dzisiaj. Jesteśmy pół roku temu, czy rok temu, rozmawialibyśmy o zupełnie innych założeniach. Myślelibyśmy sobie, okej, okay, fajnie, będę miał geolokalizator, w związku z tym podjadę pod własną bramę posesyjną. Ona się otworzy, wygodnie e, podjadę pod zadaszenie i, i będę miał rzeczywiście gdzieś tam uzyskany komfort. Owszem, Super, na pewno tak jest. Natomiast kalkulując i wrzucając wszystko do jednego wora, zupełnie ten, ten, ten wspólny mianownik, który do tej pory był i to były równoznaczne, czy równorzędne wartości, komfort, bezpieczeństwo, a dzisiaj przechylamy tą szalę i energooszczędność zaczyna być kluczowa i smart właśnie, smart rozwiązania są foskie, naprzeciwko temu wychodzą. Użyłeś w pewnym momencie takiego e, określenia, które zapadło mi w pamięć, serce systemu, e, czyli jak domyślam się, centrala. I czy mógłbyś e, naszym widzom, słuchaczom e, podpowiedzieć, e, może są jakieś rodzaje centrali, może są jakieś wady, zalety? No Tak, to ważne. Rzeczywiście, identyfikacja. U, u, używamy pojęć centrala, serce systemu, rzeczywiście, co się za tym kryje. Sama stworzyłaś sformułowanie, czy, 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 czy używaliśmy ekosystem, i rzeczywiście, coś ten ekosystem musi ze sobą łączyć. Czyli ten etap, o którym parokrotnie dzisiaj wspominaliśmy, czyli ja mam telefon komórkowy, mam aplikację, mam jakieś urządzenie mobilne i widzę, co się dzieje u mnie w domu. Widzę, co się dzieje faktycznie z tym ekosystemem, jak on działa, czy wszystko jest właściwie. Czy dom jest zabezpieczony, czy oświetlenie jest dezaktywowane, czy aktywowane, czy ktoś w tym domu przebywa. E, natomiast rzeczywiście bardzo ważna kwestia: po, po, posługujemy się, czy użytkujemy tego sformułowania e, centrala, czy, czy, czy użyłem e, trochę z premedytacją sformułowania, czy nazwy serce systemu, bo tak rzeczywiście jest. Ten ekosystem ma swoje serce, to serce nazywa się tachoma. I rzeczywiście tak jest, że ono występuje w różnych wersjach. Ze względu na to, że mamy wersję taką bardzo estetyczną, ładną, którą możemy sobie z premedytacją postawić na stoliku telewizyjnym, ale w każdym innym miejscu oczywiście dowolnie też. Niekoniecznie jeżeli mamy wystrój bardzo industrialny, loftowy, żeby rzeczywiście tego typu rozwiązanie pasowało do niego, możemy sobie inny z tych typów zainstalować bezpośrednio do rozdzielni elektrycznej, do szafy, schować go po prostu w, w miejscu, gdzie mamy całą resztę bezpieczników. Ale e, najważniejsze dla, e, dla nas, e, dla, dla Państwa jest, e, co to jest to serce systemu. Czyli ten element taki linkujący, łączący nas bezpośrednio, czyli mnie jako użytkownika, mnie jako posiadacza urządzenia mobilnego z tymi wszystkimi sprzętami, które sobie wymarzyłem i ustawiłem sobie w domu, żeby one w ten sposób racjonalnie działały. Czyli to jest to urządzenie, które e, łączy mnie łączy sieć internetową i nadzoruje cały czas, ściąga te wszystkie parametry, żebyśmy sobie to wyobrażali. Jeżeli mam w domu markizę, czy mam na ogrodzie zainstalowaną pergolę, która w jakimś zakresie aktywności, natężenia siły wiatru nie lubi, kiedy rzeczywiście on wieje zbyt mocno, mam tam zainstalowany mały sobie taki domowy czujniczek wiatrowy, to żeby ten czujniczek wiatrowy rzeczywiście mógł się w sposób bezpieczny skomunikować z urządzeniem, to ta centrala Tachomy Czuwa nad nim, wysyła sygnał, żeby ta markiza czy inna osłona w sposób racjonalny, bezpieczny została zamknięta w sytuacji, kiedy wartość wiatru czy ten próg zadania zostanie przekroczony. I mało tego mnie informuje o tym, że taka sytuacja miała miejsce i w momencie, kiedy na przykład wspominaliśmy sobie o takim bardzo prozaicznym elemencie, jak elektrozamek, który jest u mnie w drzwiach wejściowych. Oczywiście, no on w jakim stopniu ułatwia mi życie, ale z drugiej strony, wykorzystanie już tworzy tą narrację bezpieczeństwa i ta Tahoma potrafi wysłać mi informację, że moje dziecko wróciło do domu, nie wykorzystywało klucza, tylko rzeczywiście zbliżyło się, czy zadzwoniło z telefonu, tato jestem, otwórz mi drzwi. I rzeczywiście ja je rozryglowuję właśnie poprzez moją aplikację w urządzeniu mobilnym, czy logując się na komputerze, raczej rzadko z tego korzystamy. Otwieramy dziecku drzwi właśnie dzięki temu, że ta Tahoma jest w środku u mnie w mieszkaniu zainstalowana i wyślę ten sygnał, te drzwi się zamkną. Drzwi się zaryglują za, za, za dzieckiem, które już będzie wewnątrz pomieszczenia, w momencie, kiedy ta czynność zostanie wykonana właściwie, prawidłowo, bezpiecznie. Tahoma jako centrala, czy to serce systemu, wyśle i stworzy ten komunikat, który zostanie do mnie wysłany, potwierdzający z jakąś tam, czy uśmiechniętą buźką, czy potwierdzeniem, ok, czynność została w sposób właściwy, to jest ta właśnie komunikacja dwukierunkowa, która w systemie automatyki budynkowej wymaga bardzo dużej topologii infrastruktury, protokołów komunikacyjnych typu KNX, Bagnet i tak dalej, żebyśmy nad czymś czuwali, a u nas nie, u nas to wygląda inaczej. Wszystko jest bezprzewodowe, ale urządzenie, nawet tak prozaiczne rozwiązania jak napęd elektryczny do rolety zewnętrznej do markizy. Ma w sobie wbudowany nie tylko i wyłącznie odbiornik radiowy, żebym mógł znowu wracam do tej kanapy, z pozycji kanapy ruszyć go e, pilotem czy nadajnikiem radiowym, czy właśnie aktywować go telefonem komórkowym, ale e, żebym wiedział, że te czynności zostały wykonane w sposób właściwy. Napęd elektryczny, brama garażowa, napędzana napędem elektrycznym, odpowiada mi i potwierdza mi wykonanie w sposób właściwy wszystkich tych czynności właśnie poprzez komunikację z Tachomą. Tachoma ubiera to w odpowiedni komunikat, wysyła to do mnie. i Ja wiem, że tak jest, i jeżeli myślę sobie w połowie drogi do Warszawy, czy ja wyłączyłem żelazko, pracując, pracując koszulę, no nie muszę wracać. Wystarczy, że zobaczę, że ten taki plugin, który łączy moje gniazdko sieciowe właśnie z, z tym żelazkiem, czy jest na czerwono czy na zielono. Używam obrazowo kolorystyki, to nie tak wygląda w rzeczywistości w aplikacji, ale mam pewność, że on jest on czy off, czy tam wyłączony czy włączony. I ta tachoma, obojętnie czy ona jest w formie dekoracyjnej, estetycznej, do postawiania na stoliku kawowym czy na telewizorze, czy schowana bezpośrednio w rozdzielni, w, 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 ser, w serwerowni, może niekoniecznie w domach prywatnych, natomiast w skrzynce na bezpieczniki, więc występuje w różnych konfiguracjach. Mm -hmm. Mówi o takich ciekawych rozwiązaniach smart, a ja zastanawiam się też, jak to jest z montażem? Czy jeżeli już zdecydujemy się na jakieś, wybierzemy je, zakupimy, to czy możemy też sami je zamontować? Rozwiązania smart, tak, dlatego że one są pluginowe. I jeżeli rozbudowujemy sobie system, oczywiście no, każdy z nas ma jak gdyby, pewien pułap możliwości technicznych, jesteśmy mniej czy bardziej ogarnięci i, i, i świadomi tego, co można zrobić. Bo chodzi mi bardziej właśnie o to, czy rekomendujesz instalowanie samodzielnie, czy lepiej może skorzystać z pomocy Zależy co, mhm. Zależy co. Jeżeli jest to rozwiązanie proste, typu właśnie taka przejściówka, loginowa do gniazdka sieciowego która wymaga tylko rzeczywiście nawet według i, i instrukcji obsługi włożenia tego do gniazdka przyciśnięcia przycisku i, i jak gdyby ona sama się aktywuje nic bardziej prostszego. Żaden fachowiec nie przychodzi do nas do domu i nie konfiguruje nam telefonu komórkowego, nie kopiuje sygnału, ale możemy z tej funkcjonalności skorzystać, idąc do, do gdzieś tam do operatora i on nam, nie wiem, pewnie za jakąś opłatą. Tego typu czynności jest w stanie wykonać. I tak samo jest z nami. W pewnym zakresie, w pewnym jak gdyby w pewnym procesie konfiguracji rozwiązań one są tak zrobione, żeby były absolutnie intuicyjne, żebyśmy mogli sobie tą strukturę tego ekosystemu dorzucać dodatkowe elementy absolutnie samodzielnie. Czujnik otwarcia okna, który, czy tam czujnik zbicia szyby powiedzmy, czy, 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 czy czujnik zalania, który ustawiamy sobie przy, przy własnej pralce, no nie wymaga integracji w żadnym stopniu integratora, sąfy eksperta, który przyjedzie i będzie, będzie to konfigurował. Natomiast jeżeli nie czujemy się na siłach i mamy pewne ograniczenia, jak najbardziej mamy taką usługę, są nasi partnerzy, sąfy eksperci, czy wykorzystujemy własny serwis do tego, żeby takie usługi konfigurować, i taką kompozycję startową, tak mamy na przykład skonstruowane zapotrzebowanie ze strony deweloperów do apartamentów, do mieszkań, że... Yy... Taki absolutny podstawowy standard jest ustawiony. A to, co się zadzieje później, e, czyli to, co definiuje właściwie funkcjonalność smart, czyli te wszystkie zależności, e, algorytmy, czyli co będzie, jak będzie ciemno, czy co będzie, jak będzie zimno, co będzie, jak będzie lato, będzie zima, czy co będzie, jak będę w domu, mogę sobie stworzyć samodzielnie. E, to, to, to nie wymaga rzeczywiście jakiejś absolutnie znajomości i studiowania wielotomowych instrukcji obsługi. Mm -hmm. To tak nie wygląda. A, a z, z usług eksperta Sanfi, możemy korzystać jakiś określony czas, na przykład kilka miesięcy po zakupie produktów. I znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy, czy ten ekosystem konfigurujemy na starcie, i jakby musimy mieć absolutnego gotowca i dojść do ściany, i stworzyć go na samym etapie wstępnie. Absolutnie nie. Rzadko kiedy tak się dzieje, żebyśmy rzeczywiście ustalili sobie te zakresy funkcjonalności i zadali integratorowi, naszemu partnerowi takie zadanie do wykonania, żeby nam zintegrował ten system kompleksowo w pełni. Absolutnie nie. Ale to na wszystkich szczeblach, czy to jest automatycznie? Rozbudowana, budynkowa, czy to jest nasze smart rozwiązanie, ta funkcjonalność, jeżeli wejdziemy sobie w to menu i rozszerzymy je trochę tak intuicyjnie, jak na tablecie, tam jest tak dużo funkcji, tak dużo różnych możliwości, że nie jesteśmy w stanie na jakimkolwiek etapie wstępnym przez te wszystkie zależności przejść, bo możemy sobie skorzystać z dodatkowych dobrodziejstw, różnych parametrów i informacji, które są w internecie, które są w sieci, i za każdym razem. Dorzucać dla siebie właściwe formuły. Dlatego też kontakt z integratorem, czy kontakt ekspertem, z jak ekspertem, z partnerem, który nas wesprze w tym procesie konfiguracji nigdy czy rzadko kiedy jest jednorazowy owszem, element montażu, integracji, zamontowania e, rolety w domu, czy zintegrowania czegoś na etapie wstępnym, oczywiście, no to są jak gdyby procesy, ramy czasowe i tutaj te, te czynności są wyceniane e, na czasogodziny i tak dalej, to tak funkcjonuje. Natomiast późniejszy proces integracji absolutnie nie, ale wiele rzeczy też można zrobić zdalnie, są infolinie, jest wsparcie dla użytkownika końcowego, on nigdy nie zostaje sam, no w przeciwnym razie byś, bylibyśmy niewiarygodnym partnerem, gdybyśmy użytkowników zawsze na każdym etapie konfiguracji, procesu wdrażania zostawili samych sobie. No Nigdy nie jesteśmy wszyscy w stanie e, przez wszystkie etapy przebrnąć i nawet jeżeli nawet mamy konto internetowe w banku, często zdarza się, że na czacie piszemy dlaczego coś działa tak, a nie inaczej i liczymy, że ktoś nam w racjonalnym czasie odpowie i z nami jest dokładnie tak samo. Po to jest ten sztab, sta, sztab ludzi e, za nami, wsparcia back-office'owego, żeby rzeczywiście e, i są ekspertów, którzy też zwracają się do nas z pytaniami, czy przechodzą te procesy szkoleniowe, wdrażeniowe, uzyskiwania certyfikatów, takich właśnie, nazwijmy to, umownie autoryzowanych partnerów, no żeby wiedzieli, niejednokrotnie, no to są specjaliści lepsi od nas ze względu na to, że są na tym polu walki bezpośrednio samodzielni, muszą tak sobie z tym radzić, więc odpowiadając na Twoje pytanie. Jeżeli czujemy się na siłach zintegrować, system daje to bardzo dużo frajdy, satysfakcji, że możemy to zrobić sami i nie ma tam absolutnie żadnych rakiet science, które nas powalą na kolana, ale proces pierwotnej integracji, o montażu nawet nie wspomnę, bo do tego trzeba mieć kwalifikacje uprawnienia na instalatora elektrycznego, a zawsze gdzieś tam w większości sytuacji mamy do czynienia z prądem, więc lepiej to powierzyć absolutnie fachowcom, bo, bo możemy natrafić na kłopoty, a proces gwarancyjny, który jest no, nie bez znaczenia, bo w większości na nasze elementy, komponenty systemu dajemy 5 lat gwarancji. W związku z tym, jeżeli coś sami zrobimy, a nie będziemy mieli do tego uprawnień, no to te procesy gwarancyjne mogą być później gdzieś podważane, więc warto na to zwrócić też uwagę. Intryguje mnie, skoro mówimy o energii solarnej, mhm. czyli tej pochodzącej ze Słońca, no nie wiem, czy jest takie określenie, energia solarna. Tak, tak, dobrze tak, tak, to tak, energia słoneczna, to co, gdy tego Słońca jest za dużo, czyli istnieje ryzyko przegrzania, albo gdy jest go za mało, nie wiem, czy dobrze myślę. Ale tak mnie to zaintrygowało. To właściwie zadałaś dwa pytania w jednym. I, I nawet bardzo dobrze, bo to jedno z drugim się wiąże. Z jednej strony dużo mówimy o efektywności energetycznej. mówimy o tym, że rzeczywiście zależy nam na tym, żeby zapotrzebowanie nas na energię elektryczną, tą pierwotną, o, o której dzisiaj coraz częściej słyszymy, żeby rzeczywiście redukować. I tutaj są wy, wychodzi naprzeciw. Wiele lat temu wprowadziliśmy do oferty takie rozwiązanie, które rzeczywiście korzystało czy wykorzystywało panele solarne. do produkcji energii, Elektrycznej do codziennego funkcjonowania, otwierania, zamykania właśnie osłon przeciwsłonecznych. Wielokrotnie zastanawialiśmy się, było to drogie rozwiązanie, nie może nieskomplikowane, natomiast zupełnie nie mogliśmy znaleźć zastosowania i sensu, po co ktoś miałby stosować rozwiązania panelu fotowoltaicznego zainstalowanego na budynku, który zasila, skoro i tak w domu mamy instalację elektryczną. No i dzisiaj sami dostajemy tą odpowiedź na tacy. E, nasi zaprzyjaźnieni partnerzy z Europy Zachodniej wykorzystywali to rozwiązanie od wielu lat, nawet zdarzało się często, że, że w szczególności z kraje Beneluxu, miały tego typu rozwiązania instalowane, dotowane przez rząd. I koniec końców chyba wszyscy dorośliśmy do tego, dlatego też coraz częściej czy coraz bardziej popularnym rozwiązaniem na rynku jest taki zestaw, który oferujemy w szczególności do zasilania i do codziennej obsługi rolet zewnętrznych. I właściwie to, to pytanie, które zadałaś, ono ma dwie odpowiedzi. Z jednej strony ochrona budynku przed przegrzaniem, ale z drugiej strony wykorzystanie właśnie tego napędu, panelu solarnego, którego, żebyśmy sobie wyobrazili, taki typowy panel, który często znamy z perspektywy instalacji na naszych dachach, on jest zminimalizowany do dosłownie kilkunastu centymetrów kwadratowych, który instalujemy sobie w pobliżu naszego okna, w pobliżu naszej rolety zewnętrznej. On nie w sposób bezpośredni, ale poprzez baterię, która jest zainstalowana wewnątrz naszego pomieszczenia, bo ona, jak wszystkie baterie w większości codziennego użytku litowo-jonowe, nie wchodźmy w szczegóły, nie Mrozu, w związku z tym ta bateria zainstalowana w domu i zasila autonomicznie, wykorzystując promienie słoneczne, przekształcane w energię elektryczną, zasila roletę zewnętrzną. No i tutaj coś, co jest tak naprawdę absolutnie powinno być tym argumentem, który cały czas przyświeca i który powinniśmy trochę jak mantrę powtarzać. Osłony przeciwsłoneczne oczywiście stwarzają komfort funkcjonowania, natomiast mają absolutnie niezaprzeczalną dodatkową cechę, zaletę, jakbyśmy tego nie nazwali, chronią nasze pomieszczenia przed przegrzaniem. W sposób absolutnie zero -jedynkowy. Wiemy czy, 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 czy zdajemy sobie sprawę, wiesz, jak wygląda roleta zewnętrzna, jaka jest jej cecha, co się może zadzieć, jak możemy wykorzystać jej takie codzienne cechy użytkowe. I z jednej strony mamy możliwość wykorzystania panelu solarnego, który napęd elektryczny właśnie w ten sposób napędza, czyli nie doprowadzamy, mówiliśmy o tym dzisiaj, na jakim etapie, czy w jakim zakresie musimy sobie planować ten zakres związany z instalacją. Elektryczną w domu, ale wspominaliśmy też o termomodernizacji budynku. To wyobraź sobie sytuację, że rzeczywiście budynek termomodernizowany. Już dzisiaj w Europie Zachodniej funkcjonują certyfikaty, czy funkcjonują wymogi techniczne dotyczące tego, że każdy nowy budynek musi posiadać osłonę przeciwsłoneczną. W związku z tym, w procesie modernizacji czy termomodernizacji, zainstalowanie takiego gotowca, który będzie miał w sobie zintegrowany panel solarny napęd elektryczny, oczywiście będzie tam roleta, zainstalowany na oknie i właściwie nie potrzebujemy nic, nie potrzebujemy żadnego przewodu zasilającego, 3-4 żyłowego, który będziemy doprowadzać w pobliżu I nagle okazuje się, że ta różnica w cenie pomiędzy instalacją elektryczną, którą musimy położyć, usługą elektryka, który rzeczywiście musi przygotować tą infrastrukturę, spuć ten tynk, z, z, jak gdyby wykonać te części remontowo-budowlane, które się z tym wszystkim wiążą, nagle mamy absolutnego gotowca, który nam raz jest Ekologiczny w 100%. Posiada certyfikacje ekopaszporty, o których mówiliśmy. Z drugiej strony, sama roleta, sama osłona chroni nam ten pomieszczenie przed przegrzaniem. W związku z tym, rzeczywiście, w sytuacji, kiedy wykorzystujemy chociażby e, klimatyzatory do, do chłodzenia, do osiągnięcia tego komfortu termicznego, no to zapotrzebowanie energetyczne e, spada. E, no, nie da się funkcjonować w momencie, kiedy mamy duże przeszklenia i nie mamy osłon przeciwsłonecznych. To jest praktycznie niemożliwe. Tworzy się szklarnia. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Którą coraz częściej tak naprawdę przyszło to z certyfikacji budynkowej, a weszło nam pod czyli ochrona budynku, czy ochrona pomieszczeń właśnie poprzez zastosowanie rolet w okresach nocnych zimowych w momencie kiedy temperaturę mamy tą energię e, termiczną czy energię cieplną zgromadzoną we własnym pomieszczeniu roleta która w momencie kiedy zachodzi słońce czy według ustawionego sobie kalendarza o 18:37 we wtorek trochę strzelam improwizuję opuszcza się e, i do momentu dopóty dopóki Albo nie wzajdzie słońce, albo coś się nie zadzieje, czy, czy ustawienia w kalendarzu, e, czy ja sam po prostu prozaicznie wykorzystując do tego, czy aplikację w telefonie, czy, czy, czy tak zwany nadajnik radiowy, e, pilota e, nie otworzę i ona będzie mi tą termikę trzymać dodatkowa. Proszę mi wierzyć, ta poduszka powietrzna, która się stworzy e, pomiędzy szkleniem, a pomiędzy e, pancerzem rolety zewnętrznej, naprawdę e, mamy nagrane e, poprzez kamery termowizyjne e, e, zakresy wartości. Parametry, jakie taka osłona potrafi wytworzyć. W związku z tym, naprawdę to są dzisiaj rzeczy, które Raz zainwestowane, naprawdę zwracają nam się z nawiązką. I tak jak zawsze zadawaliśmy sobie pytanie, czy fotowoltaika jest opłacalna, czy fotowoltaika ma sens, a kiedy mi się to zwróci, jak mi się to zwróci, nigdy nie było lepszych odpowiedzi, które same do nas przychodzą jak dzisiaj. W związku z tym, właściwie, dwa, dwa w jednym, Twoje pytanie rozbite: panel fotowoltaiczny z napędem elektrycznym, z baterią, która rzeczywiście gromadzi tą energię. I w sytuacji, kiedy nie ma prądu, bo o to pytałaś. Nie potrzebujemy tego prądu, bo ta osłona działa sobie w trybie ciągłym. Nie tylko i wyłącznie, kiedy ta energia, czy te, ta energia jest wytwarzana, czyli bezpośrednio promienie słoneczne docierają do tego panela, natomiast ona jest w sposób racjonalny gromadzona w tej baterii. i sam jestem użytkownikiem tego typu systemu, od strony północnej, gdzie właściwie mój dom nigdy promieni słonecznych nie widział, jest cały zielony w mychu, mam tam rolety klasyczne, normalne, zwykłe, aluminiowe, zewnętrzne, właśnie ze względu na to, że one były dokładane później, bo budynek ma już kilkadziesiąt lat, w związku z tym miałem problemy z tym, żeby tą instalację elektryczną tam pociągnąć. Nigdy nie zdarzyło się tak, żebym tych kilku cykli pełnych otwarcia, zamknięcia, rano otwieram, wieczorem zamykam, czy w ciągu dnia ustawiam sobie do jakichś pozycji komfortowych własnych, żeby tej energii w tej baterii zabrakło, pomimo tego, że panel nigdy w życiu nie miał bezpośredniego kontaktu z bezpośrednimi promieniami słonecznymi. Wystarczy taki efekt światła dziennego. Waldemarze, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się mnóstwem ciekawych e, informacji. Ja dowiedziałam się bardzo dużo, dało mi to ogromnie dużo do myślenia, chociaż troszeczkę ze zgrozą myślę o przyszłości, ale wiem, że właśnie tym bardziej warto sięgnąć po rozwiązania smart, nie tylko dla własnej wygody, ale dla i oszczędności, i ekologiczności, Dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję i, i wierzmy w to, dzisiaj producenci świadomi tego, że mamy jedną, jedyną drogę, którą obraliśmy wszyscy, zadeklarowaliśmy się, że te właśnie ekosystemy będziemy tworzyć, ale ta cecha, która, która, czy ta funkcjonalność, która nam towarzyszy, czyli właśnie efektywność i oszczędność energetyczna, to będą te argumenty, które będą nam dzisiaj przyświecać. W związku z tym szukajmy tych rozwiązań, oczekujmy od sprzedawców certyfikacji, certyfikacji i środowiskowych, certyfikacji efektywnych energetycznie. E, czytajmy, myślmy i, i, i właściwie tak naprawdę... E, te wszystkie problemy, czy te wszystkie pytania, które zawsze się pojawiały z perspektywy użytkowników, z perspektywy właśnie potencjalnych klientów, e, czy to się opłaca, czy to ma sens, czy ja z tego będę korzystał, e, tak naprawdę dzisiaj samoczynnie same te odpowiedzi do nas wracają i każda rzecz, każda inwestycja w nasz dom rzeczywiście później będzie nam się absolutnie zwracać. Jeszcze raz dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pytaniami, wątpliwościami, spostrzeżeniami, doświadczeniami. Piszcie w komentarzach. To był wideo podcast Smart Domowe Rozmowy by Somfi. Zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów na YouTube, Spotify oraz iTunes. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.